Słuchasz podcastu o kawie? Dołącz do obserwujących w Spotify, Apple Podcasts, lub subskrybuj na YouTube i włącz powiadomienia o nowych odcinkach. Witaj, Mikołaj. Cześć, Paweł. Miło, drugi raz Cię widzieć w podcaście o kawie. Ostatni raz, jak rozmawialiśmy, dużo uwagi poświęciliśmy projektowi, jaki realizowałeś we współpracy z Szelem, ze stacjami paliw. Dzisiaj na horyzoncie zupełnie inne projekty, no ale wróćmy do tego, co było do tej pory. Tak, Projekt Shell Cafe to, był, to jest taki mój numer jeden życiowy. Bardzo dużo zaangażowania, dużo, dużo, dużo emocji. Ale u mnie już taki jest, że osobą, która tworzy rozwiązania, jest w stanie zainspirować, w stanie zbudować markę. Zrobiłem to z fantastycznym zespołem, Pozdrawiam zespół, który tam pozostał, bo to są fantastyczni ludzie, bez nich by ten projekt po prostu się nie pojawił. No Ale zawsze przychodzi taki moment, gdzie ten projekt już osiadł, zaczyna sam pływać i należy go puścić wolno, żeby już mógł zostać skonsumowany. Inaczej taki moment, gdzie, gdzie te wszystkie wyzwania w wieku dziecięcego, a to trwało prawie 3 lata, pokonaliśmy. No i doszliśmy do, do, do porozumienia, że to jest dobry moment, żeby oddać projekt Shell Cafe już do funkcjonowania takiego standardowego, wdrożeniowego. No i zaczynam nową historię. Dobry moment, żeby porozmawiać o tym, co przed tobą. Co najważniejsze, po latach pracy w branży nadal w niej jesteś. Nadal w jestem i powiem szczerze, nie ma tygodnia, żebym nie znalazł kolejnego powodu, żeby w niej być. Ale też powiem ci, że wie, wiele osób tutaj z tej branży kawy, tych nurtów takich rzemieślniczych, w jakich my tutaj funkcjonujemy często w podcaście, gdzieś rozmawia ze mną, a spotkałem tak tego Mikołaja, który u ciebie był w podcaście. To mam wrażenie, że przez te lata też wykonałeś masę takiej pracy wokół relacji z tymi ludźmi. Relacji, relacji tak, ale ta relacja bierała się z mojej potrzeby wiedzy, yy, którą musiałem w bardzo, bardzo szybki sposób posiąść, żeby zrealizować projekt Shell Cafe w, w takim module, jakim sobie wyobraziłem. Ale przede wszystkim to, co ja doceniam w tych relacjach, że ci ludzie z branży kawowej są bardzo otwarci. Tutaj nie ma takiej sztywnej konkurencji, jakiegoś absolutorium na wiedzę. Ta wiedza była przekazywana bardzo w elastyczny sposób. Przez ostatnie 4 lata yy, wykonałem kursy sensoryczne w SK. zrobiłem kursy sędziowskie. Bardzo się zaangażowałem w branżę po stronie prywatnej, żeby lepiej zrozumieć tą stronę biznesową. I właśnie dzięki temu zaobserwowałem, że przez te wszystkie spotkania, przez te wszystkie rozmowy zobaczyłem, że ci wszyscy ludzie, którzy mają niesamowitą wiedzę branżową, czasami zamykają się w tym swoim takim profesjonalnym core biznesie i trochę nie wychodzą poza nawias. Stoją w tym miejscu, realizują się świetnie, bo są wybitnymi ekspertami. Ja przerwę ja, ja mam wrażenie, że oni by chcieli, ale też nie bardzo wiedzą jaką drogą. To jest trochę tak jakby dwa światy. Tak, tak. To są dwa świata, szczególnie w zderzeniu z biznesem, a jeszcze szczególnie w zderzeniu z biznesem korporacyjnym, międzynarodowym. To na pewno jest duże przedsięwzięcie. Ja z tego czasu miałem przyjemność prowadzić zawody organizowane przez Andrzeja Zycha, Cup of Poland. Bardzo kibicuję temu projektowi. Niemniej jednak, tam przed tym zawodami było spotkanie z panarniami kawy, które chciałyby rozpocząć biznes właśnie z korporacją. I to tak naprawdę było dla mnie taką, takim impulsem, że czasami te przeszkody są absurdalne, po prostu siedzą gdzieś tam w głowach i należy wykonać ruch w postaci, wykonać, wysłać maila. i wysłać Ale te... niekiedy też logistyczne, bo ja pamiętam, my tutaj gościliśmy w podcaście koleżankę, która na co dzień pracuje w Biedronce i też poruszaliśmy ten temat, że to jest kwestia też logistyki, dostaw, tak, goto gotowości chciałem, tego partnerstwa tego tak olbrzymim dokładnie biznesem. Dokładnie to chciałem powiedzieć, że, że z jednej strony czasami są absurdalne i można łatwo je wyeliminować, a, a czas są logistyczne i wręcz, tak bym powiedział, proceduralne. Także ci ludzie nie mają wyobrażenia, jak ten świat zmienił się przez ostatnie 20 lat i ten tak zwany food safety, w którym ja się poruszałem bardzo mocno, czyli wszystkiego rodzaju BC, BRC, IFS, HACAP, wszystkie certyfikacje bezpieczeństwa produkcji żywności są teraz bardzo, bardzo ważne. I jeżeli firma na, na pewnym etapie swojego rozwoju zezbała o, o takie standardy, to, no to dzisiaj będzie z tego zbierał plony, i mam konkretne, nie chcę teraz wymieniać firm, ale, ale współpracowałem na przestrzeni czterech lat z firmami, z którymi spotkałem się. Położyli mi na stole świetny produkt. Mało tego, byli w stanie ten produkt robić powtarzalnie na setki tysięcy sztuk. Są w stanie obsłużyć tak dużą sieć, ale nie posiadali tych certyfikatów. Ja Mówi, słuchajcie, zróbcie to i to i to, i wróćcie. Bo macie fantastyczny produkt. I wrócili. I nawet no, nie, nie da, niedawno, bo, bo dwa tygodnie temu odwiedziłem tą firmę, ponieważ otrzymali certyfikat BRC. I to było bardzo miłe, bo oni zrozumieli, zrozumieli że, że mogą, mogą świadczyć usługę dla, dla większych graczy i da mi to duża satysfakcja. Może też umówmy się, że w opisie tego odcinka napiszemy kilka informacji, jakie to mogą być certyfikaty, w którą stronę iść, stawiając pierwszy krok. Fajnie, jak będzie jakaś pierwsza wskazówka. Tak, czasami. Czy też, Paweł, masz doświadczenie bardzo duże kawowe? Odwiedzasz palarnię i sam wiesz, jak te palarnie wyglądają. Tak? Czasami palarnia jest to jedno pomieszczenie, w której jest pies. I, I robią świetną y, kawę, właśnie rzemieślniczo. No, ale oni już na dzień dobry mają. Wszystkie możliwe przeszkody przed sobą do pokonania. I no, chyba już słuchacze domyślałem się, że wychodzi z propozycją, która trochę będzie usprawniała te drogi, tak. skracała te Wychodzę drogi. Wychodzę z propozycją, ale jeszcze odpowiadając krótko na Twoje na pytanie, co u mnie w życiu? Umiem w życiu przede wszystkim następne wyzwanie korporacyjne, bo to jest temat, który często pada w moich mediach społecznościowych. To taka cisza, kiedy gdzie idziesz, co będziesz robił i tak dalej. gdzie, Jesz... gdzie idziesz, co będziesz robił? Gdzie idziesz, co będziesz robił? Jeszcze nie mogę powiedzieć. <noise> Ale jak tylko będę mógł już obwieścić temu światu, to, to to skomunikuję, ale będę również znowu uzdrawiał kawę, będę znowu budował markę kawową, będę znowuż budował markę foodową. Bardzo, bardzo ciekawy projekt, już nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy wystartuję. A ten czas oczekiwania no, pomógł mi stworzyć właśnie Coffee Unity Forum. Czyli ten projekt, który dla mnie dzisiaj będzie takim tematem przewodnim w życiu, jeżeli chodzi o moje prywatne życie. Bo przez te wszystkie spotkania, przez ten networking, przez te spotkania z producentami, z producentami od małych producentów, którzy produkują kawę w Polsce, po, po gigantycznych w Europie, przez producentów maszyn, przez spotkania z sędziami, baristami i całym, całym tym sektorem, zauważyłem, że praca w korporacji, tej wcześniejszej i jeszcze wcześniejszej, nauczyła mnie, jak ja to mówię, łączyć kropki. Czyli łączyć odpowiednich ludzi w odpowiednie miejsce. Dzięki temu jestem w stanie realizować przy naprawdę niewielkich zasobach ludzkich, czyli ja miałem fantastyczny zespół w szalu, i to, to, to było dla mnie duży, duży przywilej, że taki zespół miałem. Ale nie zawsze tak jest, że taki zespół istnieje i wtedy trzeba polegać na partnerach, z którymi się współpracuje, po to, żeby te projekty realizować. O jakich działaniach konkretnie mówisz? Bo teraz y, łączenie tych kropek to kilka elementów. Może zacznijmy od tego właśnie, jakie to elementy? Na początku rozmowy y, powiedziałaś bardzo miłą rzecz, taki trochę miód na serce a propos Shell'a i że często zatrzymujesz się na, w drodze na, na tą kawę, bo zaufałeś w marce. Żeby zaufać tej marce, mój zespół musiał wykonać y, cały szereg czynności, żeby zbudować tą markę, a przede wszystkim zbudować tą jakość. I jakbyśmy się zapytać, czym się konkretnie będę zajmował, no to będę zajmował się tym, żeby ta kawa w Filiżance czy w kubku, kubku papierowym w drodze była jak najwyższej jakości. I to jest jakby cel w ogóle główny Coffee Unity Forum czyli tak naprawdę jakość w każdej Filiżance to jest nasze logo, to jest nasze motto takie filmowe, ponieważ Wiem, jak czasami niewiele, a jak czasami wiele trzeba zrobić, żeby w punkcie, w którym możesz kupić kawę w drodze, ta kawa była po prostu lepsza. Mówiąc, że chcę łączyć, łączyć kropki, mam na myśli realizację takich usług konsultingowych, które będą wiązały się z tym, że. Wspierał całą branżę w zakresie, w zakresie projektów. A jak te projekty do mnie przyjdą, one przychodzą cały czas same. Tylko ja dzisiaj z uwagi na to, że samemu nie jestem w stanie realizować tych projektów. Potrzebowałem zespół, który, który zbudowałem, potrzebowałem zespół, który, który będzie w stanie odpowiedzieć na, na te potrzeby i realizować te projekty. Będzie nam łatwiej, jeżeli może trochę opowiesz o tym zespole, bo z tego domyślam się, będzie wynikała oferta, a później przejdziemy do tego, kto byłby tym klientem. Zakładam, że cel jest taki, że ja nadal jadę tą autostradą, tylko już jest więcej punktów, gdzie mogę wypić lepszą kawę. Jedziesz autostradą, spacerujesz po swoim osiedlu, wchodzisz do sklepu convenience, spacerujesz po swoim osiedlu, kupujesz kawę w piekarni, spacerujesz po swoim osiedlu, kupujesz kawę w cukierni, lub odwiedzasz jakąś fajną sieciową kawiarnię i masz tą kawę w kubku rzeczywiście najwyższej jakości. To jest jakby, to jest jakby ten, ten cel. To się rozszerza. Dlatego się rozszerza. Dlaczego się rozszerza? No bo no boli mnie trochę to, jak kupuję kawę na szybko, bo mam potrzebę kupić małą czarną albo espresso w konwiniencie, czy, czy w innym punkcie. Ta kawa, ona nie jest zła. Ona jest, ona jest dobra, ale ona jest różna. Raz jest taka, raz jest siaka. Ja lubię mieć standard. Wszystkie Korporacje, w których pracowałem, nauczyły mnie jednej rzeczy. Standard jest najważniejszy i on jest najważniejszy, szczególnie w, w klientach sieciowych, bo na tej podstawie dokonujemy wyboru, czy chcemy być z tą siecią i czy chcemy następny raz dokupić te kawy. Bo jeżeli się kupię w Poznaniu kawę i ona mi zasmakuje, a następnym razem kupię kawę w Warszawie i ona już będzie już niedobra, to ja już kawę kawy nie kupię, bo ja straciłem zaufanie. Ja już nie kupię, nie wrócę do tej kawy w Poznaniu, nawet jak tam będę, bo będę się obawiał, że dostanę takie same jakości kawę, jaką kupiłem w Warszawie. I teraz mówiąc o zespole, to są osoby, które będą pracowały w tak zwanym back office, które będą przyjmowały zlecenia klientów i potrzeby. Klientów, czyli wszelkiego rodzaju, już wymieniłem, convenience, kawiarnie, sieci, sieci piekarnicze. Które potrzebują wprowadzić standard do swojego funkcjonowania. Czasami potrzebują po prostu otworzyć kategorię kawy. Ostatnio miałem bardzo fajną rozmowę z właścicielem salonów piękności, który potrzebuje postawić kawę i rozmowa się, rozmowa się zaczęła od tego: Ej, słuchaj mi bo coś branży kawowej, mi jakąś kawę, bo chciałbym uruchomić kawę u moich klientów. A ja mówię OK. Ale gdzie tą kawę będzie serwował? No wiesz, tak przy takim stoliku. I od tej rozmowy tak naprawdę stworzył się projekt. Stworzył się bardzo duży projekt, no bo to, bo to nie jest tylko stolik, bo to jest przede wszystkim e, wiedza tych ludzi, którzy będą ten, ten ekspres obsługiwać. Nawet jeżeli to będzie stuprocentowo automatyczny ekspres, to trzeba wiedzieć, jak ważne jest czyszczenie tego ekspresu, jak ważne jest y, z, zrozumienie, która kawa jest czy, jaką kawą i co ona, że tak powiem, daje w walorach smakowych, y, jak ważne jest posiadanie już dzisiaj alternatyw, y, jeżeli chodzi o alternatywy y, mleczne typu napoje roślinne. I to wszystko spinając w całość, to to jest wiedza, której nie idzie dostać ani od producenta ekspresu, ani od palarni kawy, bo każdy z tych przedstawicieli daje tobie pewną część wiedzy przedsiębiorca, który chce rzeczywiście zrealizować tą kawę dobrze, on chce tą kawę, żebyś jak czekasz na tą usługę, żebyś wypił rzeczywiście fajną kawę, on by musiał spędzić godziny, czasami dni na zbieraniu informacji, analizowaniu ich, konsultowaniu, żeby uruchomić ten projekt. Moją odpowiedzią właśnie jest zebranie tych wszystkich informacji w jednym miejscu w sposób no, bardzo nowoczesny, ponieważ od, można powiedzieć, dwóch lat bardzo zaangażowałem się procesy automatyzacji, yy, kwestie związane ze sztuczną inteligencją, więc dużo wiedzy swojej, można powiedzieć, zgrałem, dużo wiedzy swojej y, połączyłem. Dzięki temu mój zespół ma dostęp do, 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 do wiedzy, do, do kontaktów w bardzo, bardzo szybki sposób i możemy na potrzeby klienta, w zależności od tego, czego on potrzebuje, bo czasami on potrzebuje tylko skalibrowania standardów w całej Polsce, wówczas wiemy, że do tego klienta podchodzimy troszeczkę inaczej, wykonujemy audyt zerowy, patrzymy, jaką on w ogóle on kawę parzy, jaką on chce parzyć kawę, co jest dla niego tym standardem i dzięki zastosowaniu aplikacji, dzięki audytorom, którzy jeżdżą po całej Polsce, jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ta kawa rzeczywiście w całej Polsce jest taka sama, a jeżeli jest inna, to dlaczego i co należy zrobić, żeby ona była taka sama i moja wiedza, mój network w połączeniu właśnie z producentami ekspresów, z palarniami kawy, z producentami systemów filtracyjnych, Połączenie tych wszystkich, tej wiedzy, połączenie tych ekspertów i zaproszenie ich do forum, ponieważ ja ich zaprosiłem do forum, do Coffee Unity Forum, umożliwia mi, że ja poprzez jedną godzinę rozmowy z tymi ludźmi jestem w stanie zrealizować problemy w trzech, czterech projektach, nie wymieniając nas tych projektów ani końcowych klientów zdiagnozować, co może być przyczyną, bo raz przyczyną będzie kwestia wody, która jest bardzo istotna i w większości przypadków to jest problem. Raz będzie, będzie to rozkalibrowanie programowe pomiędzy lokalizacjami. Czasami będzie różnorodność technologii i tu się zaczyna cała zabawa. Szczególnie to jest widoczne w dużych, gigantycznych sieciach. W Kowinie, ja widzę, gdy mamy różne technologie, różnych producentów, to teraz, żeby znaleźć tam człowieka, który będzie miał w sobie tyle czasu i zaangażowania i pasji do kawy, że usiądzie z tymi sześcioma producentami i powie Drodzy mili, dzisiaj poproszę was o to, żebyście ustawili program zero na wszystkich ekspresach taki sam. Bo dla mnie to jest ważne i dla moich klientów to się raczej nie wydarzy. Bo ja, ja przeszedłem taką drogę prawie 12-13 lat temu w innej korporacji, gdzie było dwóch producentów. Wykonaliśmy tą czynność, yy, ale wtedy jeszcze nie wiem takiej wiedzy jak dzisiaj. Dzisiaj już wiem, wiem, jak to zrobić szybciej i wiem, jak bardzo to jest ważne. Rozumiem, że część rzeczy załatwiają takie czynniki jakościowe, nie? czyli ma ten produkt, ale jest, tak jak ty to nazywasz, rozkalibrowany, ma wdrożone i potrzebuje trochę zadbać o to, żeby no, wzrastała satysfakcja klienta. Nie? To często jest tak, że wiele osób, która też jest słuchaczami podcastu, spotyka jakichś przypadkowych osoby, które gdzieś są związane z biznesem, mówi, o, siedzisz w kawie, to słuchaj, no bo tam u mnie w firmie taka jest, albo wypijesz i co, dobra? No, no niedobra, nie? Ale to wynika z tego, że o część rzeczy zadbał, ale gdzieś tam wykraczając poza te jego właśnie kompetencje, brak znajomości rynku, ma poczucie, że jest ok, a nie jest. W pewnym momencie się orientuje, zwraca się do ciebie, mówi, słuchaj, mamy różnie, klienci, część jest zadowolona, część nie. To jest jakby, rozumie, jedna płaszczyzna działania tej firmy, My, a druga, chyba wokół tego przykładu, o, których, o którym mówiłeś w branży beauty, że ktoś zaczyna od zera i on potrzebuje wiedzieć, jakie ziarno wybrać, jaki sprzęt, czyli nie ma jeszcze nic. Tak? I ci konsultanci, ta, ta twoja rola polega na tym, że poukładasz od fundamentów. Poukładasz od fundamentów i, i dalej łączymy kropki. Czyli w momencie od tego, w zależności, jaki projekt do nas przyjdzie, Realizujemy konsultacje z poszczególnymi branżami, ponieważ jest to kilka branż. To są, to są takie, jak powstaje budowa przykładowo stacji paliw, to są takie, co się nazywa czy jakiekolwiek, jakiekolwiek inne budowy. Są takie konsultacje międzybranżowe, czyli jest rada budowy, która konsultuje jak, jak ten budynek ma powstać, żeby on był funkcjonalny i żeby był zgodny z przepisami. W życiu normalnym, przy, w takim życiu powiedzmy, przedsiębiorczym no, ludzie nie mają pieniędzy, a nie chcą inwestować w, w, kierownika, w kierownika budowy, więc ten projekt realizują właśnie tak jak ten telefon z, z przytoczony z branży beauty, Pode, podejść mi jakąś dobrą kawę. I od kawy, czy od ziarna kawy zaczął się projekt, ale się okazało, że to nie jest, to nie jest kawa, bo to jest, to jest miejsce, gdzie trzeba usiąść, to jest miejsce, gdzie musi być przyłącze wodno-kanalizacyjne, gdzie musi być też prąd. To jest miejsce, że musi pojawić się jakiś, jakiś mebel, na którym postawi się ten fizycznie ten, ten ekspres. Trzeba przemyśleć, a co będziemy robić z, z odpadami, gdzie będziemy trzymać mleko, bo mleko musi być zimne, ono nie może być ciepłe, gdzie będziemy trzymać dodatki do kawy, czy chcemy mieć porcelanę, czy chcemy mieć kubek. I to wszystko my, ja to już przerobiłem na swoim przypadku no, z tysiąc razy, jak nie, jak nie więcej, analizując każdą lokalizację, którą otwierałem, każdą lokalizację, którą zamykałem, każdą lokalizację, w której robiliśmy, robiliśmy, pracowałem gdzieś czy w Europie, czy w Polsce, takie analizy międzynarodowe trzeba było robić. I to, co powiedziałeś na początku, osoby, które spotkałem na swojej ścieżce przez 15 lat, to te osoby są do dzisiaj ze mną. W sensie to jest tak na ogół, że, że ja z kimś współpracowałem, to to czułem, że ta osoba robi fajne rzeczy, to czułem, że ta osoba, że tak powiem, jest w stanie wnieść do mojego projektu dużo. Ja z nią pracowałem, ja z tą osobą się rozwijałem podczas tej współpracy i te kontakty mam. Więc ja nie muszę szukać, zastanawiać się, kto zrealizuje mi najlepiej w możliwy sposób, powiedzmy, projekt koncepcyjny mebla, tylko ja już mam, mam telefon. A nawet jeżeli będzie to sytuacja taka, że przyjdzie do mnie sieć, która ma 5000 lokalizacji, no to wiadomo, tam są procedury zakupowe, tam nikt nie kupi, y, ze, że tak powiem, bo tak powiedział Cofinity tak Forum, y, mebla od pana Kowalskiego. Ale to, co może kupić, to może kupić ten pierwszy bazowy model. Może kupić ten standard, który wypracujemy. Co w jakiś sposób przygotuje go do takiej rozmowy z dostawcą. Tak, bo on już będzie wiedział. Mhm. Y, I tutaj to też jest znowuż kolejny punkt, który, który my pomagamy i tak naprawdę naturalnie. Ja wiem, ile czasu poświęcałem dla działów zakupowych, u mnie w, w firmie jednej i w drugiej i trzeciej, żeby powiedzieć czego ja oczekuję. Tylko plus był też taki, że ja wiedziałem czego oczekuję. Dzisiaj w świecie bardzo galopującym, świecie gdzie tych ekspertów jest coraz mniej, na czym ubolewam. Jeżeli ale chodzi... też rynek się zmienia, rozwiązania, nie? że tak. tutaj w wielu branżach dwa lata to już jest przepaść, a jednak są te inwestycje na dłuższy czas. Tak, ale bardziej mi chodzi też o to, że jeszcze przykładowo kilka lat temu w branży paliwowej za sterami powiedzmy kawy były osoby bardzo mocno powiązane z kawą i byli totalnie totalnymi ekspertami. Dzisiaj to się bardzo mocno zaciera, ponieważ... Ilość tematów przez rozszerzenie oferty, chociażby nawet w mojej poprzedniej organizacji, to ilość ekspertyz, którą musiałem mieć, żeby funkcjonować, była bardzo duża i ona się bardzo rozszerza i nie ma czasu na, na, na wchodzenie bardzo głęboko w, w ten projekt, tylko trzeba, z, z, że tak powiem, liczyć na to, że zespoły, które przygotowują e, ofertę zakupową do danych produktów, dokonają odpowiednie sprawdzenie w, weryfikacji rynku i zarekomendują rozwiązanie, które rzeczywiście jest przydatne. Moim, w mojej, po mojej stronie dzisiaj mam ten komfort, że współpracuję z tak naprawdę, jeśli chodzi o klientów sieciowych, z większością dostawców sprzętów do, do produkcji kawy. Wiem, co nowego się u nich w ofercie kryje, ale to, co jest najważniejsze, ja byłem po drugiej stronie. Jestem po drugiej stronie. Czyli tak naprawdę ja wiem na co zwrócić uwagę. Przy, czy czy przy, przy, przy negocjacji warunków, czy przy wyborze oferty, bo nie zawsze nam jest potrzebne Ferrari do tego, żeby, żeby tą kawę w, w punkcie beauty y, y, oferować, bo w tym momencie sam koszt stawienia ekspresu na poziomie 20-30 tysięcy jest niepotrzebny czasami. Może to być dużo mniejszy, dużo, dużo mniejszy koszt, ale trzeba dużo więcej czasu za, zaangażować, zainwestować, dużo więcej czasu trzeba zainwestować w personel, który po prostu tą usługę. Będzie tak świadczyło, że rzeczywiście to będzie pewnego rodzaju doznanie, takie pozytywne, przeżycie smakowe, a nie wypicie jakiejś tam kawy w jakimś tam kubku. No mam jasność dla kogo, jakbym miał to doprecyzować, no to dość szeroki zbiór nie? odbiorców. Od takich mniejszych biznesów, które potrzebują w jednym punkcie większej liczbie punktów po dużą sieć sklepów, gastronomii, Lokali usługowych, pewnie też hotele. Jakbyśmy mogli doprecyzować, do kogo to będą oferty. Bo później Przede. chciałbym przejść jeszcze do tego, aby się zastanowić, kogo poza tymi dostawcami, producentami sprzętu skupiasz w tych propozycjach. Czy jest tutaj miejsce na to, żeby też współpracować z lokalnymi palarniami? Ale jakby wracając, kto, kto jest odbiorcą? Przede wszystkim branża Choreka branża choreka, która potrzebuje tych, tych zmian na, na, na dobre. Ja, ja dzisiaj spędzam bardzo dużo czasu na podróżach. Spotykam się z, z partnerami, którzy mogą, mogą przystąpić do Coffee Unity Forum. Chcę, żeby oni wiedzieli o tym, że, że, że takie Coffee Unity Forum istnieje. Przez to też korzystałam z usług noclegowych, hotelowych i ja jestem cały czas pełen podziwu, dlaczego ta branża się nie, nie, nie idzie do góry, dlaczego ona się nie rozwija. W sensie stanęłam w miejscu, mają świetne jakości ekspresy, przeważnie dobrą kawę, ale tamten standard po prostu nie do końca zawsze jest powtarzalny. Miałem okazję ostatnio odocować w czterogwiazdkowym hotelu i słuchaj, nie było napoju roślinnego, ale też to było dziwne, no bo były już takie porządne ekspresy. Nie? Które na przycisk potrafiły obsłużyć dużą liczbę ludzi na śniadaniu. Roślinne okazuje się, no oczywiście wysoka jakość obsługi zgrzeczności, z grzeczności spieni barista na takim ekspresie restauracyjnym, życzenie klienta, ale wiesz, to było dla mnie dziwne. To, co ty mówisz, A, mam wrażenie. Jeden, ekspres jeden, i nie? oznaczyć go, że jest z napojem roślinnym, to jest żaden problem. Gdzie, gdzie widzimy w kawiarniach, jak stoimy niekiedy w kolejce, że już dużo osób wybiera właśnie te napoje. Udział osób, które mają nietolerancję laktozy rośnie, ale nawet już tak jak kiedyś się mówi o tej nietolerancji, to teraz po prostu walory smakowe wygrywają, bo mamy tych, przede wszystkim ten owiec, on, on, on smakuje bardzo, te kawy smakują e, ciekawie. Klienci wybierają to już z różnych powodów. To rzeczywiście jest zadziwiające, w szczególności gdy wspomniana już stacja paliw. Sektor stacji paliw mam mleko roślinne w standardzie. To nie jest żadne, żadne zdziwienie, że na stacji paliw, właśnie na autostradzie, napijemy się kawy z, z mlekiem z napojem roślinnym. No i to jest taki element, dlaczego też y, ja czuję w tym misję, tak? Czuję misję i powołanie w, w Coffee Unity Forum, gdzie rzeczywiście mam mm, taką wizję, że Chciałbym za, za, te, za te 40 lat, jak już y, będę, że tak powiem, dość poważnym człowiekiem, y, już, już trochę mniej aktywnym, y, miał takie, takie tak, wniosek do tej branży i rzeczywiście przez te projekty, nawet jeżeli to będzie jeden projekt, I, i naprawdę, ja to mówię, w pełnym zaangażowaniu, nawet jeżeli uda mi się zrealizować przez Coffee Unity Forum, jeden projekt, w którym y, przez Coffee Unity Forum poprawię jakość kawy, ja będę osobą spełnioną. Słuchasz podcastu o kawie. Dołącz do obserwujących w Spotify. Apple Podcasts, lub subskrybuj na YouTube i włącz powiadomienia o nowych odcinkach. Tutaj trochę powiedzmy o, o tych dostawcach. Czy no jest miejsce dla palarni rzemieślniczych, no bo oni nam są najbliżsi tutaj w tym podcaście? Tak, tak. Oni są nam najbliżsi i y, te palarnie i palarni ziemie rzemieślnicze y, również odegrają dużą, dużą rolę. No dlaczego? No bo tak jak wspomniałem, klientami Cofinity Forum może być y, bardzo szeroka grupa, grupa konsumentów. I te projekty będą różne. Mój, moje doświadczenie zawodowe wiąże się z dostarczeniem komponentów na, w całym procesie sprzedaży kawy. Czyli od, od produkcji kawy przez kubki, dodatki, akcesoria, wyposażenie, elementy brandingu, elementy marketingu. Te wszystkie rzeczy musiałem przez te 15 lat przeżyć, przepracować, dojść do jakiejś pewnej automatyzacji, jakiejś takiej profesji, żebym mógł rzeczywiście funkcjonować w tym świecie. I dzięki temu zauważyłem, że jest potrzeba czasami wyprodukować kawę marki własnej, która będzie miała sygnaturę specialty. W tym momencie, w zależności od tego, jaki, jaki ten klient stoi po drugiej stronie, jeżeli to jest, jeżeli to jest sieć przykładowo Samochodów luksusowych, która ma, ma tych salonów 7, 8. Oni dzisiaj tak naprawdę mają bardzo ciężkie dotarcie do, 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 tego, typu, do tego typu produktu. Na ogół kończy się tym, że kupują na Allegro coś albo kupują gdzieś w e-commerce przepakowane na swoją, w swoją markę i na tym jest logo, ale oni się z tym mają problem, żeby się utożsamiać, bo oni wiedzą, że to nie jest produkt najwyższej jakości. Ja wiem, gdzie znaleźć ten produkt najwyższej jakości, stąd są te, są te spotkania właśnie z, z różnymi partnerami, żebym zbadał, jakie oni mają możliwości produkcyjne, to jest właśnie ta logistyka, o której wspomniałeś, jakie możliwości produkcyjne, bo czasami nie warto porywać się z motyką na słońce i, i pójść na projekt. Ja pamiętam wielokrotnie taką sytuację, szczególnie jak już szedłem w tą branżę kawową, zacząłem bywać na różnych eventach kawowych, podchodziły do mnie osoby, właściciele właśnie różnych mniejszych palarni mówią Cześć, Mikołaj, słyszałem Cię właśnie w podcaście u Pawła, albo widziałem Cię gdzieś tam, albo widziałem jakiś artykuł odnośnie Twojego projektu. Super, chciałbym z Tobą współpracować. Ja mówię, świetnie, zacznijmy działać. A on mówi, powiedz mi, ile Ty możesz wypalić tej kawy? No, ja mogę wypalić tej kawy, powiedzmy, dziennie tyle i tyle. A więc to, ale to musiałbyś palić przez pół roku codziennie, żeby dostarczyć mi kawę i to, że tak powiem, minimum przez pięć dni, tak, żeby mógł to rozesłać na wszystkie stacje. Aha. No i się kończyło. I to aha czasami było takim tematem, yy, który, i to nie tylko w temacie kawy, bo to były to był, to, to był tematy yy, hot dogów, zupełnie inny kanał, gdzie, gdzie wyobrażenie do producenta czasami było niewyobrażalne, jakie to są ilości, ale to takie ilości są. Stąd też yy, dzisiaj, mając, tych klient, mając portfel klientów dosyć szeroki, jestem w stanie yy, po rozmowach z tymi partnerami kawowymi, których serdecznie zapraszam, słuchajcie, Coffee Unity Forum, już, yy, dzisiaj jeszcze, tak jak nagrywamy, tej strony strona jest jeszcze wyłączona, ale już niebawem będzie oficjalne otwarcie strony. Tam jest kontakt do naszego call center, tam jest kontakt do naszego odbioru przez mail, można zadzwonić, połączyć się z konsultantem, nagrać się, wszystkie możliwe formy kontaktu będą uruchomione. Jeżeli macie produkt, który jest ciekawy, w kontekście kawy, Dajcie znać, spotkamy się, porozmawiamy, ustalimy, jakie mamy możliwości, bo może być tak, że przyjdzie właśnie ten klient premium, który chce speciality i chce mieć tą kawę ze swoim brandem, chce wiedzieć, co on tam ma w środku, i w tym momencie to będzie taka oferta dla takiej, dla takiej palarni, ale też nie tylko speciality, bo czasami są po prostu sieci mniejsze, które potrzebują mieć swoją kawę. Taką właśnie dla klientów, którzy są w poczekalni. Dzisiaj te trendy konsumenckie się zmieniają. My mamy, mamy starcie, cały czas widzę klientów, którzy bardziej preferują ciemniej palone kawy i klientów, którzy jaśnie. Tych, tych, idziemy w kierunku tych jaśniejszych kaw, widzę w tych, tych punktach takich handlowych. Niemniej jednak, cały czas są tacy konserwatyści, którzy chcą tą kawę i trochę bardziej ciemniej wypaloną. Yy, to głównie zachód, ale. Te palarnie również oferują tego typu kawę, taką standardową, czy, czy to jest blend, czy to jest arabika stuprocentowa. I tu, tu też, w zależności od możliwości wypałowych, w zależności od możliwości y, takich proceduralnych, jestem w stanie wrócić do tych palarni i zapytać poprosić o, y, poprosić o ofertę. Nie dalej, jak w zeszłym tygodniu byłem w, u ekipy Herbins, tak naprawdę pobrać, pobrać próbki y, napojów Nitro Cold Brew, ponieważ jest to produkt świetnej, świetnej jakości z możliwością właśnie skalowania. A oni posiadają wszelkiego rodzaju certyfikaty, które, które umożliwiają mi sprzedać tego produktu gdzieś tam dalej oferowanie klientom. I tego produktów ja szukam, tego typu produktów ja szukam, takich, które są skalowalne, które możemy, że tak powiem, wysłać, bo, bo to jest bardzo ważna rzecz, nie powiedziałem, my działamy na trzech rynkach bo działamy w Polsce, działamy na Ukrainie i działamy w Czechach. Tam i na Ukrainie, i w Czechach jest taka kopia mojej osoby, czyli osoba, która mówi lokalnym językiem. Zbiera projekty. Tam podchodzimy bardziej dystrybucyjnie pod kątem dystrybucji produktów, więc to też jest, jest przykładowo na Twoje pytanie odpowiedź: jak się z tymi firmami współpracować? Tak, właśnie w taki, w taki inny sposób, że, że będę z tymi projektami wracał, ale też nie tylko branża, która zajmuje się paleniem kawy, ale tak samo jest case pod tytułem Bariści. Tak? Jeszcze tylko, żeby nie dystansować, właśnie tych, którzy nie są gotowi na dostawę ogromnej ilości palet na, na centra dystrybucyjne, Dużych organizacji, spokojnie, jak jesteście na tym etapie, że rozwijacie się, to też mogą się odezwać. Oczywiście mogą się odezwać, chociażby dlatego, że ten kontakt zostanie. Ja obiecuję, deklaruję, że. że... Każdy ten projekt, że tak powiem, wejdzie w moje ręce i czy prędzej, czy, czy, czy później dostanie, dostanie taką analizę, opinię, ale przede wszystkim ten kontakt umożliwi Wam spojrzenie na tą swoją produkcję, co będę robić za 10 lat, co ja chcę robić za 5 lat, bo ja będę w stanie podpowiedzieć, przynajmniej przy takiej prostej rozmowie kilkuminutowej, czy ta produkcja, która dzisiaj jest i ewentualne inwestycje pozwolą wam się w przyszłości rozwinąć czy to w e-commerce'ie, czy w sprzedaży do klientów sieciowych. No to też pozwoli właścicielowi biznesu zastanowić się, na ile jest dla niego ciekawa taka strategia w kolejnych latach. Czasami ktoś chce zostać w tym takim kraftowym paleniu, w takim mniejszym dostarczaniu kawy do mniejszej aglomeracji. To też jest fajne, to też ma swój urok, Niemniej jednak, dzisiaj patrząc w jaką stronę idziemy, czyli idziemy bardzo mocno w e-commerce, bardzo, bardzo przyspieszamy, no, ten rynek będzie się zmieniał bardzo szybko. Jest kilka argumentów, które. Mnie przekonują do tego, żeby iść w inne rynki, iść większą dynamiką do przodu. Chociażby ten, że robi się u nas już tłocznie w wielu, w wielu produktach, bardzo wiele palarni mamy potwieranych i klient ma bardzo duży wybór. Ten tort się dzieli na coraz mniejsze kawałki. No ale to wszystko umiejętności, no chociażby takiego docierania do osób, które pokażą, powiedzą, jak wygląda rynek, umiejętności zbierania tych informacji z rynku, między innymi. W rozmowie z tobą. Wspomniałeś o baristach. Co z nimi, trochę w kontekście też automatyzacji, która nas. Wiesz co, no, 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 co z nimi? No, ich jest coraz mniej, tak naprawdę. I, I to chyba wszyscy wszyscy widzimy, niezależnie czy jesteśmy po stronie oferujących pracę, czy, czy po stronie już klienta, który, który widzi, że, że, że ta osoba za, za barem jest. Mówiąc delikatnie świeża i próbuje się zaadoptować. Ale też ma takie obowiązki, jak odgrzeć kanapkę, przygotować danie, zmienia się menu w tych kawiarniach. Tak, Że ta, to, rola to, baristy... ta rola baristy. Ta rola baristy, ona się zmieniła dramatycznie i to jest, to jest kolejny temat na bardzo fajny odcinek, bo, bo ja to obserwuję przez ostatnie 10 lat bardzo, bardzo mocno, już nawet w kontekście baristy, który jest już na stacjach paliw, który ma multicasting tematów czy właśnie kawiarnie przez ciebie wspomniane, czy, no, czy, czy piekarnie, tak? No widzimy coraz częściej w, w, w piekarniach pojawia się oferta śniadaniowa, w piekarniach pojawia się kawa, Mamy już pizzę, dania obiadowe, więc ta oferta się bardzo rozszerza. Ale to jest odpowiedź na, na, nasze, na nasz tryb życia, tak? My, my żyjemy bardzo szybko i my chcemy zrealizować w jednym miejscu jak najwięcej usług dzisiaj. A co ciekawe, ja na osiedlu wiesz, spotykam ludzi, którzy idą i mają w ręku kubek z kawą z spódki, z lubaszki. Wiesz, że to już nie musi być Starbucks. Później widzisz w menu, jest i Flat White. Może warto tam też spróbować. Tak, to, to się. Jest to się, czym wybierać. Jest czym wybierać. Na pewno warto spróbować, patrząc pod kątem baristów i czy, 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 czy ich braku. Ja chcę pomóc przedsiębiorcom w, w przygotowywaniu mm, takich powiedzmy procesów wdrożenia baristy, żeby jak, jak najszybciej to skrócić, żeby ten barista rzeczywiście mógł się zaadoptować na miarę szybko. Mało tego, żeby ten barista miał duże dużą satysfakcję z pracy, bo dzisiaj nieważne, czy to jest, czy to jest wspomniana lubaszka, płótka, czy, czy, czy jeszcze jakaś inna, inna piekarnia, to ten pracownik, jeżeli, jeżeli my go nie, nie zatrzymamy tam, jeżeli my go nie zatrzymamy i on się będzie zmieniał nam co, co, co miesiąc, to my w życiu nie, nie wypracujemy standardu i po osiedlu nie będą chodziły osoby z, nas, z kubkiem naszej firmy, tylko będą szukały właśnie tej kawy, która jest dla nich optymalna i standardowa, stąd znowuż Coffee Unity Forum, gdzie, gdzie, gdzie my chcemy te rzeczy standaryzować, ale to, co potrafimy zrobić na pewno jako zespół, to potrafimy dotrzeć przede wszystkim z odpowiednimi manualami, z odpowiednimi systemem wdrożenia nowych pracowników do tych dla baristów. To jest jedne, jeden temat. Drugi temat, drodzy baliści, my też będziemy mieć komunikację ona będzie gdzieś w okolicach końca października, początku listopada, gdzie będziemy przyjmować ambasadorów. I rola ambasadora to jest przede wszystkim rola. Możliwości do, szybkiego dorobienia sobie, czyli na podstawie takiej krótkiej certyfikacji, którą będziemy robić, bo my musimy sprawdzić, czy ty potrafisz robić lata arty, czy ty potrafisz, że tak powiem, dobrze robić espresso. Jeżeli te rzeczy potrafisz, wejdziesz naszej, naszej naszej bazie i w momencie, kiedy będziemy organizować event, bo to jest duży obszar, który, którym się będziemy zajmować czyli eventy, organizowanie, organizowanie eventów, znowu łączenie kropek czyli firma, która jest w stanie wypożyczyć ekspresy z, z baristami, ale w takim ujęciu, które dla nas jest interesujące. Ponieważ ja przez ostatnie lata przeprowadziłem dziesiątki szkoleń, dziesiątki eventów kawowych. Czasami się robi event po to, żeby zrobić awareness marki, a czasami robi się event po to, żeby zaangażować ludzi pracujących w biurze, żeby uwierzyli w tą markę. A czasami robi się event po to, żeby się zintegrować. Bo dzisiaj już nie trzeba wynajmować kuchni, i gotować makaronu czy pierogów, żeby się integrować. Można zrobić świetny event w kawą. Żeby ludzi zarazić tą kawą, wytłumaczyć w ogóle na czym polegają mieszanki, na czym polegają różnice pomiędzy, pomiędzy kawą i to jest właśnie odpowiedź dla baristów, gdzie my chcemy tych baristów mieć w każdym zakątku, w każdym zakątku y, y, Polski. Niebawem będziemy przedstawiać naszych ambasadorów które będą, będą budowały ze mną taką radę programową, ci ambasadorzy, to są osoby z branży, to są eksperci, profesjonaliści z branży z różnych, z różnych sektorów. Będziemy ich normalnie, oficjalnie na, na, na koncie Coffee Unity Forum promować. I ci, te osoby zadeklarowały pomoc do Coffee Unity Forum, ponieważ nie, nie na wszystkich projektach będziemy zarabiać, bo będą projekty, gdzie się skończą konsultacją i nic z tego nie będzie. Ale ci ambasadorzy zaoferowali swoją, swoją pomoc w zamian za to, że jak pojawi się ten projekt, ja będę wiedział, że mam do zrealizowania projekt i potrzebuję jakiejś tam unikalnej wiedzy, unikalnej cechy. No to co ja, co ja zrobię? No oczywiście że do tego ambasadora zadzwonię i go przekieruję, tego klienta do tego ambasadora, ale dzięki temu moi klienci mogą mieć taką stuprocentową pewność, że ja te projekty bardziej skomplikowane omówię z tą radą programową, z tymi ambasadorami. I będę mógł stworzyć naprawdę unikatowe rozwiązanie pod każdego klienta. Wiesz co, cieszę się, że o tym mówisz w podcaście, bo wydaje mi się, że. Kibicujemy na przykład zawodom nie? polskim, międzynarodowym, w których startują bariści. I to, co teraz mówisz, trochę odpowiada na pytanie, dlaczego warto rozwijać się w tych umiejętnościach. Jest teraz taki moment, że więcej dostaję informacji o takim braku zadowolenia z pracy w gastronomii, ale zawsze mówię o tym, że jakby nie rezygnujmy z, z, z tego rozwoju. Zdobywaj tą wiedzę, startuj w zawodach i zastanawiaj się, gdzie tą wiedzę możesz wykorzystać. I jednym z takich kierunków jest, Podałeś kilka przykładów, chociażby doradztwo, eventy, gdzie odbiorca będzie bardzo zainteresowany tą jest, wysoką jakością. To jest jakości. jeden tylko klucz. Możesz być nawet osobą, która specjalizuje się w nasypywaniu cukru ale jeżeli ten cukier będziesz nasypywał najlepiej na świecie i będziesz o tym całemu światu mówił i cały świat to zaobserwuje, i cały, a następnie cały świat to doceni, to uwierz mi, że ten twój telefon będzie dzwonił. I, I będziesz miał mega satysfakcję z tego, że jesteś ekspertem od cukru. I ja swoją drogę przeszedłem od branży elektroinstalacyjnej. Ja jakby miał zatrzymać się w tym etapie, kiedy zaczynałem pierwszą pracę, to do dzisiaj bym chodził po drabinie i bym montował alarmy. Ale sprawnie tutaj podpiąłeś całe tak, studio. Wiedza mi pozostała, ten, 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 montaż, ten montaż mi, mi, mi pozostał I, i, i ja szanuję osoby, które pozostały w tej branży, ale nie w tamtych czasach, tylko się rozwinęły i są dzisiaj numer jeden. I to jest chyba klucz tego wszystkiego, że tak naprawdę ja nawet mam blisko siebie osoby, z którymi rozpoczynałem 12, 8, 10 lat temu współpracę na podstawie, ja już byłem w korporacji, a te osoby funkcjonowały jako, jako barista czy, czy barman, z, powiedzmy, z początkowymi sukcesami, a one się świetnie rozwinęły. Nie dość, że weszły tak na twardo w branżę biznesową, to dzisiaj są na takich naprawdę mocnych pozycjach biznesowych. do dzisiaj mam z nimi kontakt i ja ich bardzo szanuję, że one się nie poddały i one funkcjonowały. I można powiedzieć, że nawet moja osoba, która przeszła drogę w drugą stronę, bo ja przeszedłem w drogę od świata korporacyjnego, gdzie zarządzałem kategoriami food and coffee, ale z pozycji tabelki bo tak wyglądało to kilkanaście lat temu. Nie, nie, nie wnikało się, co tam jest, miało być tanio i po prostu w, w dobrej marży. Następnie zmienił się świat, zmieniło się podejście, i to już nie, to nie chodziło, żeby było tanio, tylko musiało być zdrowo, i zaczęliśmy patrzeć, patrzeć na, na to, jaki jest skład mięsa w parówce, jaki jest skład mięsa we wszystkim, jak to wygląda. No i nagle pojawiła się w moim życiu kawa. Pojawiła się w moim życiu kawa, i tu jeszcze raz podziękuję Michałowi Ziemrowiczowi, bo to, to jest człowiek, z którym zacząłem współpracę i to, to, to on mi pokazał, czym jest kawa. I, i tak naprawdę, to gdzieś, gdzieś tam się biznesowo zderzyliśmy, i, i w tym momencie tą kawę dotknąłem. I ja chciałem tą kawę dotknąć mocniej niż powinienem. Zainwestowałem w to bardzo dużo prywatnego czasu, bardzo dużo, ale dzięki temu. Mam wrażenie, że jestem tu, gdzie jestem. Dzięki temu mam ten network i dzięki temu mam co łączyć, bo mam tych ludzi wszystkich, których poznałem. No, bardzo fajne przykłady. Ja też kibicuję, jeżeli też szukacie gdzieś inspiracji w drodze zawodowej, no to wspomniany Michał myślę, że jest dobrym, dobrym kierunkiem do, do obserwowania i szukania inspiracji. Oczywiście można też zostać mistrzem świata barista i wtedy ta droga jest zupełnie inna, ale również wtedy atrakcyjna. też telefon, tak, Wtedy też telefon nie przestaje, nie przestaje dzwonić, ale tym mistrzem świata może, możecie zostać raz na rok więc, że tak powiem, no ograniczacie sobie szansę, że tak powiem, dotarcia, ale oczywiście kibicujemy wszystkim, którzy chcą startować. Oczywiście, to, to, to trochę odpowiada na te, na te pytanie, jak działać dzisiaj w tej branży, czy warto być baristą. No, odpowiadamy, warto, ale też pamiętaj o tym, że warto zdobywać te umiejętności i zastanawiać się, jak je później wykorzystać. Co jeszcze powinniśmy powiedzieć o twoim nowym projekcie? Bo tak już, mam wrażenie, wysyciliśmy te takie najważniejsze, najważniejsze punkty. Czuję, że też to jest taką y, energią, bo ja pamiętam gdzieś na, w mediach społecznościowych, tam spotkałem informację, że u ciebie zmiana zawodowo. Po paru tygodniach dzwoni telefon. Już jak widziałem wyświetlający się numer, <głos》>, czułem, że będzie coś, też, się, coś się dzieje. Tak, tak, tak. Wiesz, co, dokładnie tak było, bo gdzieś ten, ten, ten temat tego Coffee New Tea Forum i tej jakości powtarzalności kawy, on, on, on we mnie siedzi już od, od jakiegoś czasu. I po prostu to, to jest moment, korzystając z tego, że tam, ten mój, ten, ta moja pauza zawodowa jest dosyć długa, siedziłem, że. Połączę to, zaproszę ludzi, zaangażuję, zaangażowałem, zaprosiłem, tu gdzieś tam już Co jeszcze? No, pozostał tylko element, no bo jak już zrobimy tą świetną kawę i zaczniemy to wszystko już robić prawidłowo i wprowadzimy rutyny kontroli, które będą tą kawę nam podnosiły cały czas. To pozostaje element no, promocji, komunikacji gdzieś tam na zewnątrz. No i ja głęboko wierzę, że dzięki temu, że Coffee Unity Forum to będzie, jak sama sami nazywamy to forum, czyli miejsce, gdzie będziemy rozmawiać o technologii, będziemy rozmawiać o jakości, będziemy rozmawiać o różnych, in, że tak powiem, problemach rynku. My mamy w planach zrobić z tego kanał na, na YouTubie który będzie nie tylko takim kanałem, gdzie będziemy lokować produkty i mówić, o, to jest produkt firmy A, to jest firmy B i, i to jest nowość, tylko będziemy podchodzić do tematu takich potrzeb i od strony konsumenckiej, i od strony korporacyjnej. Czyli będziemy rozmawiać zapraszał bardzo ciekawych ludzi, którzy są w branży. Przeważnie to będą przedstawiciele tych danych firm, ale nie będziemy w tych podcastach czy, czy w tych wideonagraniach komunikować konkretnych rozwiązań i, 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 i urządzeń. Tylko będziemy skupiać się na, na problemach, skupiać się na tym, jak rozwiązać dany problem i jak pójść do technologii, bo wspomniałeś o tym, że o tych balistach, ja ci powiedziałem, że z tym balistami jest, że jest oferta i, i tam jest też element tej automatyzacji, tak? Że, że jednak ta automatyzacja jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Bo, bo to w sumie chciałem powiedzieć, że dzisiaj technologia daje nam duże możliwości, że ten barista, który ma. Yy, I to też jest, drodzy bariści, bo, bo też na pewno możecie zastanawiać się, co ja teraz będę mówił, ale z uwagi na to, że w niektórych punktach ta oferta się bardzo rozszerzyła. i Mamy te kanapki, mamy tą pizzę, i mamy, że tak powiem, bardzo, i mamy lody i w ogóle wszystko to trzeba zacząć delikatnie robić metamorfozę tej swoich kompetencji i rzeczy, które możemy wykonać automatycznie, typu spienianie mleka, spienianie napojów roślinnych, jakieś kolejkowanie, przygotowywanie espresso. To te rzeczy, one pomału będą odchodziły w w automatyzację. Ja nie mówię, że to ma stanąć od razu automat typu do samoobsługi, ale pewne elementy będziemy automatyzować właśnie na korzyść tego, żeby temu ten baliście było trochę lżej, żeby on mógł to trochę bardziej, że tak powiem, zrealizować się w tej swojej misji, z większą finezją pracować. Tylko i tutaj będzie element, co wy z tym zrobicie. Bo jeżeli w tym nie zrobicie nic i, i wy zostaniecie wprasowani w ten system i po prostu nauczycie się tylko obsługiwać czterech przycisków i, i gdzie spienić mleko, gdzie spienić espresso i jak to wlać do kubka, no to wasz rozwój w branży będzie taki dosyć stabilny. W sensie, że będziecie stać w tym samym miejscu przez wiele, wiele lat. Ale jeżeli wykorzystacie tę technologię i zaczniecie się bawić, nie wiem, w cafe lata arty i nagle będziecie jedyną piekarnią czy, czy jakąś cukiernią w Warszawie, która korzysta z półautomatów, ale a robi świetne late arty yy, i macie świetny feeling z klientami, uwierzcie mi. Ten sukces poniesie was dalej i wy tam już długo nie będziecie stać, bo, bo to was popchnie do przodu i będziecie bardzo zadowoleni ze swojego życia. No dobra, no to co? No to bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że mamy już jasność do, to, co do tego, jak będzie wyglądała, jak będzie wyglądał cały projekt. Czekamy na otwarcie strony. Być może jak słuchacie, no to już jest yy, strona. To jest strona już jest, jest, jest gotowa, Dzisiaj jeszcze jeszcze zblokowana, bo mamy, chcemy to uruchomić we wszystkich kanałach. Yy. Łącznie z, z Twoim kanałem, Paweł, bo, bo bardzo, bardzo wierzymy w, w podcast. Zresztą ja wierzę od lat wierzę w ten twój podcast i dziękuję za, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo, za to. Że, bardzo mi miło. Dziękuję za to, że. że, że Przetrwałeś ten moment, gdzie, gdzie tam kiedyś rozmawialiśmy o tym, że, że nie wiedziałeś, czy, 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 czy pójść w ten podcast, czy, czy tak się zaangażować w pełni, ale zrobiłeś to i ja zawsze kibicuję takim projektom, bo, bo to zawsze przynosi super, super pracę. I no i co? Zapraszamy do, do obserwowania, zapraszamy do kontaktów. Tak naprawdę, niezależnie, czy jesteś producentem rozwiązań technologicznych, czy, czy palisz kawę czy jesteś dużą, czy małą palarnią, czy jesteś baristą, zajrzyj na stronę, zajrzyj na nasze social media, polecam złapać mnie na LinkedIn, osoby, które nie miały jeszcze styczności ze mną, to, to tam jest mój taki życiorys zawodowy, najbardziej czytelny, na LinkedIn Mikołaj Pawlak, tam możesz przejrzeć, jakie projekty robiłem, jakie projekty realizowałem. Jeżeli odnajdujesz siebie tam, odnajdujesz miejsce dla swojej usługi, to po prostu napisz, a, a reszta się wydarzy. Nie powiedziałeś adresu strony? www.coffeeunityforum.com. Czekam aż za te 40 lat, będziemy przejeżdżać i... I będziemy mogli wskazać punkty na mapie, gdzie jakościowo poprawiliśmy kawę. Ale naprawdę, powiem Ci szczerze, że ja tak to mówię z pełnym przekonaniem, bo ostatni projekt, który realizowałem, to był taki projekt, taki projekt życiowy, gdzie wiem, co zostałem, wiem, co, wiem, co zostawiłem, jeżeli chodzi o jakość. A, a to, co jest fajne, że takie właśnie komentarze, jak ty mi dałeś komentarz. Dzisiaj wiadomo, jesteśmy trochę w takim środowisku, nagrywamy i, 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 i znamy się przede wszystkim, ale taki komentarz te, te komentarze docierają do mnie z zewnątrz, W sensie, że mówię, a rzeczywiście na tym szczolu coś tam się wydarzyło. tak? Jest, jest fajnie, bo jest i cold brew i są różne ro rodzaju drinki yy, i przede wszystkim jakość jest taka sama. Ja, hmm. ja też wielu rozmawiać, gdzieś tam słyszę, że a i na stacjach paliw można już dobrą kawę wypić, no to domyślam się, że gdzieś. To w tle chodzi o to, co, co zrobiłeś dla branży. Pewnie inni też starają się. Pewnie w innych miejscach też jest dobra kawa. Więc to jest dobrze. Nie? To jest dobrze i tak naprawdę nie ma nic lepszego niż konkurencja, bo, bo ona motywuje do, do, do działania i chyba tylko dzięki konkurencji dzisiaj kawa w Polsce jest jaka jest. Bardzo dziękujemy i co? zapraszamy. Szukajcie dobrej kawy. Szukajcie. Dzięki. Słuchasz podcastu o kawie. Dołącz do obserwujących w Spotify, Apple Podcasts lub subskrybuj na YouTube i włącz powiadomienia o nowych odcinkach.